Znajdujemy się właśnie na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrychowie i z nami dyrektor do spraw technicznych, czyli pan Jerzy Wojewodzic. Witam. Witam, witam państwa, dzień dobry. Panie dyrektorze, przez wiele lat stacja paliw, która znajduje się tutaj nieopodal, była dzierżawiona przez ZGK. Skąd ten pomysł w ogóle, żeby takie miejsce otworzyć, bezobsługową stację paliw? Ja troszkę wrócę do historii, ponieważ ta stacja paliw była uruchomiona najpierw przez PGKiM jeszcze wtedy, jako przedsiębiorstwo państwowe. Myśmy ją prowadzili jakiś czas, wtedy był taki totalny kryzys i uruchamialiśmy co się dało i wtedy ja ją uruchomiłem, tą stację, po raz pierwszy. Później zostaliśmy przekształceni w zakład budżetowy i z powodów różnych, między innymi nie mogliśmy brać kredytu i tak dalej, prowadzenie z tej stacji było problematyczne i wydzierżawiliśmy ją. Przez ileś lat była dzierżawiona, oczywiście pobieraliśmy z tego tytułu jakiś tam czynsz, ale w ostatnich latach po prostu doszliśmy do wniosku, że przywrócimy z powrotem tą stację. Dokonaliśmy dokładnych analiz finansowych i tak dalej, ponieważ wiąże się to, wiadomo, z opłacalnością tej stacji i z pewnymi inwestycjami, które trzeba było poczynić, zakupami. Musieliśmy w pewnym sensie odkupić zbiorniki, które zostały zmodernizowane, wymienić dystrybutory, wprowadziliśmy automatyczne tankowanie ze względu na koszty obsługi i jako spółka już przywróciliśmy działalność tej stacji w takiej formie, jak jest teraz. Wiadomo, że chciałoby się mieć lepiej, ale nakłady finansowe są dość spore. Do tego musieliśmy uzyskać koncesję, ponieważ prowadzenie tego typu działalności jest objęte koncesją, więc samo proces załatwienia koncesji i spełnienia tych warunków, czyli wyposażenie w stacji w pewne elementy, które są wymagane rozporządzeniem odnośnie prowadzenia tego typu obiektów, żeby dostać koncesję, wymagało trochę czasu, pieniędzy i w końcu się to udało i prowadzimy to w tej chwili. I to był pana pomysł? To znaczy pomysł to już, powiem szczerze, to już od lat był taki pomysł, się rodził we wszystkich głowach i moich, i pana burmistrza, i innych osób, jakby przywrócenia tego pierwotnego statusu, ponieważ ta stacja, jak już wracając do historii, była stacją garażową, czyli obsługiwała tylko pojazdy danej firmy. Później myśmy ją zrobili stacją ogólnodostępną, później znowu wydzierżawiliśmy i teraz wróciło to z powrotem do nas trochę w innej formie, że jest to stacja bezobsługowa. Także że te pomysły się rodziły przez jakieś tam lata i musiały być podjęte, poprzedzone różnego typu analizami finansowymi, ekonomicznymi, technicznymi, no i możliwości pozyskania w ogóle koncesji. Także to był taki wymóg po prostu. To była dość skomplikowana sprawa. Ale stacja została, nie wiem, czy to dobre słowo, zrewitalizowana, odnowiona, czy ten budynek jest w zasadzie, można powiedzieć, nowy, jest odnowiony zupełnie, zostały postawione dystrybutory. Ostatnio informowaliśmy naszych widzów o tym, że zakupiliście dwie nowe śmieciarki, znaczy może nie nowe, ale lekko używane. Czyli spółka, znaczy ZGK jest w dobrej kondycji w takim razie finansowej, no, tak? Więc skoro tak, proces uruchamiania stacji odbywał się w zasadzie głównie, jeżeli chodzi o nakłady, w zeszłym roku, więc no, polegało to na wydaniu pewnej kwoty pieniędzy w związku z wykupem urządzeń, zakupem nowych. Same rozwiązania, które na stacji powstały, to były wynikiem jakby analiz, rozmów z różnego rodzaju dostawcami urządzeń i rozwiązaniami, jakie na rynku funkcjonują, więc były to jakieś tam wydatki, czyli tam zakup tankomatu i wymiana wszystkich dystrybutorów, zakup zbiorników, naprawa, znaczy odbudowa, rewitalizacja, no dobre słowo, tego budynku, odmalowanie tej wiaty, no chcieliśmy zrobić nową, no ale to były za duże koszty. Do tego jeszcze taka kwestia tego baneru reklamowego, tego słupa, który tu jest na wjeździe, to też jakieś pieniądze. Także był to pewien proces. W tym roku, jeżeli chodzi o właściwie to w tamtym roku rozpoczęliśmy proces zakupu śmieciarek, ale żeby tu od razu wyjaśnić, no aż tak, jeżeli chodzi o środki, to nie jest dobrze. Te śmieciarki zostały zakupione w formie leasingu. Wiadomo, że tam jakiś udział 10% jest nasz, czyli ta pierwsza opłata jest nasza, musieliśmy te pieniążki wyłożyć, a przetarg ogłosiliśmy w formie leasingu na 5 lat na każdą śmieciarkę. Także one w ratach miesięcznych są co miesiąc spłacane i chcąc w ogóle dokonać takiego zakupu, no trzeba mieć w pewnym sensie kontrakty.
na te najbliższe lata. Myśmy się długo z tym wstrzymywali z tego względu, że ten rynek śmieciowy jest taki, jaki jest, nie jest do końca pewny i zakup, nawet stosowaliśmy takie rozwiązanie jak wynajem śmieciarki przez jakiś okres czasu, jak zakup w leasingu, już też kupiliśmy jedną śmieciarkę w leasingu, ale dużo starszą i dużo tańszą przez to. I cały czas to się wiąże z kontraktami. No można też wynajmować, jest to takie najbardziej bezpieczne, wynajem śmieciarek, ale nie jest się właścicielem na koniec tej operacji, tej śmieciarki. Przy leasingu, przy wpłaceniu ostatniej raty można tą śmieciarkę, jest się właścicielem. W związku z tym doszliśmy do takiego wniosku, że ten sprzęt już był w takim stanie, już praktycznie kierowcy odmawiali jazdy na niektórych pojazdach, ponieważ był i niebezpieczny, i jeżeli chodzi o ergonomię, bardzo ciężki w utrzymaniu. Niektóre jeszcze z tych starych maszyn nawet nie miały wspomagania, także to jeżeli chodzi o układ kierowniczy, bo to bardzo, bardzo trudne w eksploatacji. No i doszliśmy do wniosku, że skoro te kontrakty mamy, mamy kontrakt z wieprzem, dwuletni, mamy kontrakty z gminą Andrychów, trochę rynek śmieciowy się trochę uspokoił, więc mamy, liczymy na perspektywę dalszego funkcjonowania. No właśnie, jak z tymi śmieciami, jak ta cena pójdzie w górę znowu? To znaczy, myślę, że gdyby się nie zmieniły opłaty środowiskowe, czyli związane głównie z opłatą za zagospodarowanie odpadów, to one nie powinny już tak rosnąć. Myślę, że powinny się ustabilizować, no chyba, że w ogóle na rynku się coś popierdzi, inflacja nagle skoczy i tak dalej, no to może być problem, ale jeżeli chodzi o koszty na przykład wywozu, my mamy, myślę, skalkulowane na poziomie takim, który pozwala nam normalnie funkcjonować, nie generuje strat, tylko normalne funkcjonowanie zagwarantuje firmie, więc to nie powinno tak rosnąć. Może być to poziom taki inflacyjny, no chyba, że rynek śmieciowy zwariuje. A segregacja odpadów? No segregacja odpadów cały czas odbywa się na zasadach już przez lata wypracowanych. Mamy trochę sprzętu, też kupiliśmy w zeszłym roku, pewnie co prawda używany, ale do wywozu odpadów segregowanych. Robimy też takie przeładunki odpadów segregowanych, żeby te samochody nie jeździły 20 razy dziennie do hoczni, tylko na przykład z terenów trudno dostępnych mniejszymi śmieciarkami ściągamy te odpady i wrzucamy do dużych śmieciarek i ona ma duży zgniot, jeżeli chodzi o tworzywa czy papier, wtedy jest to możliwość zgniotu tych odpadów, więc ten transport jest wtedy jednorazowy, góra dwa razy w ciągu dnia, także że jest to trochę usprawnia sprawę, no i zmniejsza też koszty funkcjonowania systemu. No i na razie póki co te poziomy odzysku, no udaje się nam, nie jest to łatwe, ale udaje się nam uzyskać, jakie narzuciła ustawa. Tak. Okej, a w tamtym roku jeszcze rozpoczęliście taką, nie wiem czy mogę to nazwać inwestycją, taki pomysł podgrzewanie wody w basenie otwartym w Andrychowie. Skąd właśnie taki pomysł? Przez wiele lat jakby woda nie była podgrzewana. To znaczy ten pomysł wynikał z tego, że było mnóstwo uwag użytkowników basenu, że ta woda jest zimna, zwłaszcza w basenie rekreacyjnym. Ten basen w pierwotnych założeniach był podgrzewany. Znaczy, tak, te początkowe systemy, one zawiodły. One były po prostu, no była to technologia sprzed 10 lat. Sam pomysł był niezły, ona była efektywna w sumie, że ona dość szybko tą wodę podgrzewała, ale system tych paneli plastikowych, uszczelnień, tego wszystkiego był archaicznym dość rozwiązaniem i spowodowało to między innymi to, że duże straty wody były. Czasami więcej wody trzeba było do systemu dopompować, niż ona w rzeczywistości podgrzała. I myśmy po iluś tam latach ten system wyłączyli i cały czas zastanawialiśmy się, jak zrobić, żeby tą wodę w rekreacyjnym basenie podgrzewać. Prowadziliśmy tam rozmowę z elektrociepłownią w okresie letnim, żeby ciepło odpadowe wykorzystywać i tak dalej, i tak dalej. Szukaliśmy różnych rozwiązań jeszcze z projektantami, z wykonawcami poprzedniej instalacji, żeśmy prowadzili rozmowy, ale efekt był taki, że w sumie sami to wymyśliliśmy, to rozwiązanie, czyli zamontowaliśmy wymiennik ciepła na basen rekreacyjny. Ze sterowaniem może troszeczkę niezbyt automatycznym, ale na zasadzie ręcznego ustawiania przepływów przez ten wymiennik, żeby ten wymiennik funkcjonował prawidłowo. Nie wchodząc w szczegóły, no, woda jest cieplejsza. Tak, woda jest cieplejsza i powiem szczerze, sam słyszałem takie opinie będąc na basenie, że nawet niektórzy ludzie tam, bo dużo ludzi jednak przyjeżdża z terenu spoza Andrychowa, twierdzili po co jeździć na przykład gdzieś tam na termy czy inne miejsca, jak tu woda jest prawie tak ciepła jak tam, a cena jest 5-krotnie tańsza. No praktycznie tu jest za pobyt jednej osoby jest na przykład 10 czy tam 15 zł za cały dzień, a na basenach termalnych trzeba zapłacić za godzinę 40 zł czy tam 50 za 2 godziny. No także, że tutaj jest to dość fajne i ludzie byli bardzo zadowoleni. My też, ponieważ nam się to udało, jeszcze tam takie już to są szczegóły, nie będę w to wchodził, udało się nam to ciepło odpadowe w jakiś tam sposób pozyskać z elektrociepłowni, także to poprawiło
no, funkcjonowanie basenu. I... Ale basen jest w dalszym ciągu taką kulą u nogi ZGK. Basen jest spłacony przez ZGK, ponieważ basen budowało ZGK jako spółka i brało na to kredyt. Ten kredyt był spłacany przez w formie dokapitalizowania przez gminę z jakimś tam naszym udziałem i no, basen funkcjonuje, poobcinaliśmy koszty ile się da, ale jednak jeszcze są koszty amortyzacji, co prawda one już się zmniejszają, ale jeszcze są. No i on funkcjonuje, powiedzmy sobie szczerze, przez te 2-3 miesiące. No w zasadzie czerwiec, lipiec, sierpień. Można powiedzieć, że 3 miesiące funkcjonuje. Owszem, może licząc ilość osób odwiedzających, to jest sporo. Bo na przykład w zeszłym roku otwarty był co prawda 15 lipca i było około 38 tysięcy ludzi, a w poprzednich latach było na poziomie 50 paru tysięcy w skali tych 3 miesięcy. No to patrząc tak na dzienną obsadę na basenie, czyli dzienną ilość osób przebywających na basenie, to nie jest źle. No ale jest to tylko 3 miesiące, gdzie są jakieś przychody. Na basen już ma 10 lat, no i czy już 11 leci, i, no i są pewne koszty, ja mam całą rozpiskę po prostu rzeczy, które muszę w tym roku zrobić, prosiłoby się tam zmodernizować. Czy to jest ta rozpiska? Ja myślałem, że no, są już odpowiedzi na moje pytania. No rozpiska to mam tutaj, tu mam zakupy inwestycyjne, tu mam inne rzeczy, ale na basenie musimy zrobić mnóstwo rzeczy. Mnóstwo rzeczy, także że no wymienić trzeba system wejścia, dopasować go do dzisiejszych możliwości, czyli żeby można było płacić na przykład smartfonem, czy robić przelew zdalny, czy no jest mnóstwo możliwości, żeby z tego basenu korzystać, ale trzeba system zmodernizować, no to znowu jest tam ileś tysięcy do wydania, system podawania chemii, znowu ileś tysięcy do wydania, żeby go też zmodernizować, żeby był bezpieczniejszy. No i oprócz tego takie prace remontowe bieżące, które to już, o których tu nie mówię, bo to nie są takie istotne rzeczy. Rozumiem, a czy macie jeszcze jakieś nowe pomysły, bo nowe śmieciarki, tutaj stacja paliw, podgrzewana woda w basenie? No ja mam tutaj tylko taką listę prawie 16 pozycji do zakupu, które by firma... Które by się przydały się zrealizować. Na pewno takim jednym z ważniejszych elementów jest zakup, który myślę, że się uda zrobić, samochodu kontenerowego do przewozu kontenerów 30-metrowych, ponieważ punkt selektywnej zbiórki przy Białej Drodze jest wyposażony chyba w 5 czy 7 kontenerów dużych, które musimy przewozić po napełnieniu do Pszoku. Musimy korzystać z usług zewnętrznych, a przy okazji możemy wystąpić też z usługami na innych podmiotów. Powstaną galerie czy inne, one będą miały na pewno prasokontenery o dużej objętości, więc też je trzeba obsługiwać, więc chcemy takim pomysłem wyjść do przodu. No, na basenie tam ileś elementów, system wejścia, kosiarki samojezdne by się przydały do obsługi miasta, jeżeli chodzi o tereny zielone. Sprzętu trochę też by pasowało wymienić do akcji zimowej, ponieważ parę lat temu się nam udało trochę wymienić, ale już on jest przestarzały. No i takie tematy, które mogą wyniknąć, jeżeli pojawią się, a myślimy tu nad różnymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o jakieś wprowadzenie nowego rodzaju usług. Jeżeli się wprowadza nowy element, nową usługę, to powinno się no niestety też mieć sprzęt. Oprócz na przykład też zakupu śmieciarek, które są już urządzeniami dosyć nowoczesnymi, wymagany jest sprzęt do diagnostyki tych urządzeń, ponieważ tam jest mnóstwo elektroniki i czasami drobne awarie, no żeby sporo, a żeby to zdiagnozować szybciej, możemy to sami zrobić, ale muszę mieć sprzęt. Staramy się kupować samochody na podwoziach jednej firmy, żeby ten program do diagnostyki był ujednolicony i żeby nas nie kosztował tyle. Więc to są takie rozwiązania, które są dość szczegółowe, ale też trzeba je robić. No i cały czas trzeba coś wymieniać. No niestety, no też tutaj musimy na przykład ten obiekt zmodernizować. Też myśleliśmy tutaj na przykład o instalacji fotowoltaicznej, ponieważ no dość sporo kosztuje nas energia, którą tu zużywamy. Tu, nie mówiąc o basenie, bo na basenie w szczycie to jest mnóstwo energii zużywanej. No tutaj też się prosiło zastosować instalację, jest nawet pozwolenie na budowę, no ale znowu są środki potrzebne na to. No i wszystko niestety rozbija się o kasę. Pomysły są, cały czas trzeba kombinować. Cały czas trzeba kombinować, no my jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, żeby szukać rozwiązań różnego typu i kombinować niestety, no tak to wygląda. No dobrze, ale myślę, że dajecie radę i optymistycznie patrzycie na kolejne lata. No nie da się inaczej patrzeć. Jak człowiek by patrzył pesymistycznie, to by nic nie zrobił. Także myślę, że trzeba czasami wbrew logice patrzeć optymistycznie na to, co się dzieje. Także... I tym optymistycznym akcentem zakończmy tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.
Aha, jeszcze chciałem przy okazji złożyć się święto wszystkim paniom naszym i paniom, z którymi współpracujemy, jak i w urzędzie, tak i w innych instytucjach. Dużo zdrowia, bo to w tej chwili najważniejsze, i szczęścia, radości, uśmiechu i pozytywnego myślenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze, w imieniu wszystkich pań. No i cóż, zapraszamy na kolejne materiały mamnews.pl.